Używane auto moglibyśmy zacząć zakup od pierwszych rzeczy typu sprawdzenie for internetowych, podstawowych informacji na temat tego auta, na co zwrócić uwagę według użytkowników. Natomiast jeżeli już wyczytamy podstawowe informacje, zwracamy uwagę na elementy blacharskie, na elementy, które możemy ocenić własnym okiem, czy są dobrze spasowane, zużycie elementów wnętrza typu kierownica, fotel kierowcy. Jeżeli są elementy wygniecione, może to świadczyć o dużym przebiegu auta, który niekoniecznie może wskazywać licznik. Więc zwracamy elementy, które sami byśmy ewentualnie używali, elementów typu radio, pokrętła od klimatyzacji, czyli elementy, które mamy styczność na co dzień, używamy ich stosunkowo często i na to zwracamy uwagę. Tak naprawdę elementy zawieszenia bądź zużycie układu hamulcowego, czyli elementów, których nie jesteśmy sami pewni i nie możemy ich samodzielnie sprawdzić, najlepiej gdybyśmy spotkali się ze specjalistami, to znaczy albo serwis, który specjalizuje się w marce, serwis autoryzowany, bądź stacja obsługi pojazdów. Jest możliwość podpięcia pod komputer diagnostyczny, a to już daje nam naprawdę wiele informacji, czy auto ma jakiekolwiek błędy z silnikiem, często dochodzi do usterek skrzyń automatycznych. Tam także znajdziemy informacje o zużyciu zawieszenia, stanu blacharskim typu powłoka lakiernicza, jej grubość, czy zostały jakieś elementy wymieniane bądź lakierowane. Także wizyta w serwisie autoryzowanym bądź specjalizującym się w marce na pewno pozwoli nam podczas zakupu. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, pierwsze elementy, które możemy sami zwrócić uwagę i ewentualnie wyeliminować auta, na które po prostu nie będziemy tracić czasu i pieniędzy podczas przeglądów przedzakupowych. Elementy oświetlenia możemy zwrócić uwagę na lampy, czy są one w jednakowym odcieniu, czy szkła nie różnią się. Także elementy, które na pewno mogły być wymienione, będą wyglądały na nowe, nieporysowane. Także wszelkie ewentualne rysy bądź wgniotki, nawet jeżeli będą na samochodzie, będzie to dużo lepsza informacja niż auto przygotowane perfekcyjnie.